Anita, znajdujemy się na planie już 15 sezonu Przyjaciółek. No, wiem, że twoja bohaterka będzie mocno działać w tym sezonie. Między innymi znajdujemy się w scenografii twojego nowego biznesu, który otworzysz razem z Dagmarem. Opowiedz, co się tutaj dzisiaj dzieje na planie? No tutaj, wiesz, na planie jesteście wy przede wszystkim, czyli media, czyli jest bardzo duże zamieszanie. No tak, nie udaje nam się wrócić na tarczy do bankowości, więc wymyślamy z Dagmarem... Właściwie to jest pomysł Dagmara, żeby założyć swój własny biznes gastronomiczny. Nie znamy się na tym absolutnie, no ale wierzymy w to, że po prostu w nas jest siła, w nas jest moc, więc usiłujemy prowadzić knajpę, nie znając się na niej. Zainwestujemy w gastronomię. Jakaś burgerownia wchodzi na giełdę? W tę knajpę. Chcesz, żebym ja rolowała sajgon? Dodatkowo jest to po prostu restauracja chińska albo wietnamska, bo ciągle się mylimy, więc no jak zwykle niestety ta postać Dagmara jest tak fajnie pisana, że jakby ciągle nam kładzie naszemu biznesowi kłody pod nogi i właściwie chyba dzięki poprzez działania Dagmara nie wychodzi nam, bo mamy i kontrolę sanepidu, i kucharze nam rezygnują, i po prostu klienci się skarżą, więc będzie się dużo działo. A co zmieni się w życiu uczuciowym Zuzy, bo poprzedni sezon no naprawdę przyniósł jej takie wydarzenia, którego chyba nie życzyłbym nikomu absolutnie. Czy wyjaśni się trochę sytuacja z Jankiem? Będzie chciała do niego wrócić? Bo tutaj tak cały czas jednak się mijacie, przyciągacie i potem odciągacie. Powiem tak, będzie gorzej. Będzie gorzej. Już myślałam, że gorzej być nie może, ale okazuje się, że może, że tutaj są wspaniałe pomysły scenarzystek i mi się to bardzo podoba. No, Zuza doświadczy już takiego totalnego upadku i w takiej sferze właśnie prywatnej, w sferze zawodowej, no, będzie musiała totalnie zacząć myśleć w inny sposób, no, że zostaje wyrzucona z banku, że ktoś ją wyrzucił, nie że ona sama odchodzi, ktoś ją po prostu wyrzuca, to jest jakaś ujma na jej honorze. No ale też z Jaśkiem, no niestety, okazuje się, że łączenie pracy i macierzyństwa jest bardzo trudne i w tym przypadku Zuza absolutnie nie zdaje tego egzaminu. Czy 15 sezon Przyjaciółek jeszcze czymś zaskoczy widzów? Bo to jakaś specyfika tego serialu, że chociaż on ma już tyle sezonów, to za każdym razem jest jakaś wprowadzana nowa świeżość. Tak, 15 sezon i powiem szczerze, że sama jak dostaję scenariusze, to się zastanawiam, co te panie mogły tam nasze scenarzystki jeszcze wymyśleć, no ale odpowiedź jest w naszych widzach, skoro państwo nas oglądają, skoro chcą śledzić losy naszych bohaterek, nasze perypetie, przeżywać z nami emocje zapisane w serialu, to znaczy, że jest on ciągle interesujący, ale też myślę, że ta konstrukcja, że to jest złożone z czterech przyjaciółek, że jakby każda ma swoją własną historię i one są tak jednak różne od siebie, sprawia to, że jakby dużo osób widzi w nas, w naszych bohaterkach swoje odbicie.